Jest to kluczowa inwestycja drogowa mająca wpływ na komunikację w północnej części miasta. Ważna także ze względu na nowy przebieg tras autobusowych oraz włączenie do sieci komunikacyjnej i transportowej dworca Wałbrzych-Szczawienko, czyli inwestycji Park and Ride. W związku z prowadzoną inwestycją kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. W pierwszej kolejności wygrodzona zostanie 1/3 szerokości jezdni ulicy Wrocławskiej na przemiennych odcinkach, pierwszy od ulicy Pogodnej do placu Lelewela, drugi od placu Lelewela do budynku przy ulicy Wrocławskiej 78. W tym czasie ulica Lelewela będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Dojazd wyznaczony zostanie przez Aleję de Gaulle'a lub długą i Wieniawskiego. Jednocześnie obowiązywać będzie ograniczenie tonażowe na ulicy Wrocławskiej. Objazd dla pojazdów powyżej 3,5 tony poprowadzony zostanie ulicą Długą, Wieniawskiego i de Gaulle'a. W trakcie prowadzonych prac wykonana zostanie warstwa ścieralna na całym przebudowywanym odcinku ulicy Wrocławskiej. Zakończenie robót planowane jest na koniec października 2017 roku.